Ostatnio u mnie na kanale pojawia się dużo nowych obserwujących i znowu dostaję pytania, co jest zrobione w leoniku, co ile kosztowało. Także ponawiamy film i lecimy z tym. Na początku może opowiemy, co dokładnie siedzi w leoniku jaką generuje moc. Pyk. A więc zacznijmy od tego, co Was najbardziej ciekawi, czyli motor 18 turbo. Oryginalnie o oznaczeniu ału, którym wyleciał zawór, bo chciał żyć własnym życiem. Teraz aktualnie siedzi tutaj połowa silnika z bama, połowa z wolnosaka, czyli dół bamik, tłoki bamik, a góra to głowica z 1,8 wolnosaka z szerokim kanałem, do tego ostry wałek z Wolnosaka, a wedługowy seryjny z 1,8 turbo. Silnik jest złożony od podstaw na nowych częściach kolektor sący został oryginalny rozwiercony. Tryski 630, Cewki z 2 TFSI, no i najważniejsze, Turbinka też jest 2 TFSI. Kupry K04064, żadne hybrydy, po prostu oryginalna turbinka, która wygenerowała w tym aucie na doładowaniu 1,45. 337 koni, 460 N. A no i zawory. Wydechowe wsadzone nowe, wzmacniane, a sące odnowione z 1.8. A teraz kilka słów o wydechu i o dolocie. Może zaczniemy od dolotu. Całe jest zrobiony z aluminium, bo lepiej odprowadza ciepło. Jeśli chodzi o średnicę, od filtra do turbiny wynosi to 3 cale, a pozostałe mają po 2,5. A na koniec wydech. DP rozwiercone na 3,5 cala, potem przychodzi na 3 cale, 2,75 i potem do końca 2,5 to wszystko jest zakończone customowym, końcowym tłumnikiem, do którego jest przyspawany kaliński 2 razy XL. No dobra, to teraz już wiecie, co siedzi w Leoniku. Ale pewnie sobie jeszcze zadajecie pytania, co ile kosztowało, więc już objaśniam. Ale pierwsze idę po jakie krzesełko, bo już nogi wolą. Także lecimy po kolei. Kute korby 1024, blok wał tłoki 1250, turbo 2200. Chciałem zaoszczędzić, kupić używane. Niestety przyszło w stanie jakim. Przyszło do tego doszła jeszcze regeneracja, która wyniosła 1480 zł. Głowica 400, wtryski 650, panewki oporowe 32 zł. Panewki główne i korbowodowe 600 zł. Adaptery pod turbo 800, sprzęgło łańcuszek rozrządu, zawory wydechowe, uszczelka pod głowicę, śruby pod głowicę 1722 zł. Regeneracja głowicy plus złożenie dołu 1630 Uszczelki 170, rozrząd szklanki uszczelki 1100 Węże do turbo 200, obicie sprzęgła 1270 L75 115zł, świece, uszczelki, bagnet, czujniki prędkości 380zł Przerobienie węży 220 plus zakłucie 115 Olej do skrzyni i łapa 205zł Oleje i węże 380zł Oleje 165 Pompa paliwa 650zł do lodi wydech 3200zł Co daje nam to kwotę taką do tego dochodzą też rzeczy, o których po prostu nie pamiętam, bo były to kupowane na bieżąco różne pierdoły, a także strojenia auta, które też swoje kosztowało. Dużo czy mało? Dajcie znać w komentarzu.